Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu, w jaki sposób, wykorzystując zjawisko autofagii, czyli samozjadania czy też samooczyszczania komórek, możemy poprawić nasze zdrowie i zabezpieczyć go na przyszłość, zmniejszając ryzyko pojawiania się wielu chorób przewlekłych. I zanim opowiem, w jaki sposób ten proces ukierunkować na właściwe tory, powiem tylko dwa zdania wprowadzenia dla tych, którzy w tym temacie są nowi. A jeśli jeszcze się nie znamy, ja nazywam się Marek Skoczylas, jestem lekarzem i promuję zdrowy tryb życia. Zapraszam. Otóż autofagia, czyli samozjadanie, jest niczym innym jak samooczyszczaniem naszego organizmu z uszkodzonych komórek lub też części tych komórek w celu regeneracji poszczególnej komórki lub też stworzenia nowej. Tutaj oczywiście może pojawić się pytanie. Po co w ogóle organizm zjada sam siebie, to znaczy część swojej komórki bądź jej całość? Otóż gdy w organizmie wszystko przebiega w porządku, autofagia, czyli samozjadanie, jest na niskim poziomie. Niemniej jednak, gdy ludzki organizm narażony jest na różnego rodzaju stresy, np. brak minerałów, witamin, czy też na zakażenia wirusowe lub też bakteryjne i wszystkie inne stresory, które dotykają organizmu ludzkiego, te powodują bardzo często nieodwracalne zmiany w strukturach komórek. Najlepszym przykładem jest zakażenie wirusowe. Wirus wnikający do komórek często nieodwracalnie niszczy część jej struktury. Zatem najprostszą metodą uleczenia takiej komórki poprzez organizm jest jej całkowite zjedzenie, czyli autofagia. Jak zatem widzimy, samooczyszczanie czy też samozjadanie powoduje, iż stan zdrowia naszych poszczególnych komórek w organizmie jest zawsze na najwyższym możliwym poziomie. Gdyż komórki uszkodzone bądź też fragmenty uszkodzonej komórki, po pierwsze, nieprawidłowo funkcjonując, dają organizmowi mniejszą korzyść, ale to co bardzo istotne, czasami powodują różnego rodzaju mutacje, tworząc komórki nowotworowe i właśnie przed tym proces samozjadania chroni. Pamiętajmy, w zdrowym, prawidłowo funkcjonującym organizmie zjawisko autofagii zachodzi stale, prowadząc do trawienia wybranych struktur, umożliwiając ich ponowne zużycie jako materiału budulcowego lub też energetycznego. Dzięki temu autofagia, czyli samozjadanie, zapewnia homeostazę całego organizmu. Nietrudno domyśleć się, że zaburzenie sprawnego przebiegu tego procesu skutkuje niewłaściwym funkcjonowaniem organizmu na wielu płaszczyznach i może sprzyjać rozwojowi poważnych chorób. Na szczęście, każdy z nas może zrobić naprawdę wiele, aby aktywować procesy autofagii. Jak zatem to zrobić? Jak zatem wzmocnić proces samouzdrawiania organizmu na drodze autofagii? Bez wątpienia jedną z najlepiej poznanych strategii wyróżniających się najwyższą skutecznością jest post przerywany. W warunkach braku dostępu źródeł energetycznych organizm poszukuje alternatywnych źródeł energii i czyni to na drodze trawienia starych, uszkodzonych i chorych komponentów komórkowych. To bardzo istotne, post przerywany w wymierny sposób, mówiąc tak kolokwialnie, trawi oraz wykorzystuje wtórnie elementy naszego układu nerwowego, dzięki czemu, mówiąc najprościej, ten ulega procesowi regeneracji. Tę zależność dostrzegli naukowcy w 2010 roku w badaniu naukowym pod tytułem „Krótkotrwały post wywołuje głęboką autofagię neuronalną”. W treści tego badania czytamy: odnotowaliśmy, że krótki okres ograniczenia pokarmu może wywoływać rozległą regulację autofagii w neuronach ośrodkowego układu nerwowego. Może to mieć znaczenie kliniczne. Jak zauważono powyżej, zakłócenie procesu autofagii może powodować chorobę neurodegeneracyjną i może też być odwrotnie. Regulacja w górę procesu autofagii może mieć działanie ochronne dla układu nerwowego. I tutaj taka ważna sugestia. Pamiętajmy, że wydłużenie okresu restrykcji kalorycznej do co najmniej 16 godzin na dobę pozwala na aktywowanie autofagii na poziomie komórkowym. Natomiast maksymalizacji procesu autofagii sprzyja stosowanie postu poprzez 24 do 48 godzin. Polecam zatem wymiennie stosować post przerywany w konfiguracji 16:8 z postem 5:2 w celu uzyskania maksimum korzyści płynących ze zjawiska samozjadania. Kolejną strategią żywieniową polecaną w celu indukowania autofagii jest dieta ketogeniczna. Ograniczenie spożycia węglowodanów oraz dostarczenie tłuszczów jako podstawowego źródła energii w dużym uproszczeniu naśladuje post. I podobnie jak w przypadku postu przerywanego, najsilniej aktywowana jest autofagia w mózgu.
Przypomnę, że wejście w stan ketozy odżywczej i podtrzymanie tego stanu, a także bezpośrednie aktywowanie procesów autofagii ułatwią średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, obecne m.in. w oleju kokosowym. Pamiętajmy jednak, że nie jest to dieta na długi czas. Polecam stosować tę dietę okresowo. Wyjątkowo dobrym sposobem na wzmocnienie procesu samozjadania jest także aktywność fizyczna. Do długiej listy korzyści zdrowotnych wynikających z regularnego uprawiania sportu dopisać należy jeszcze jedną, oczywiście aktywowanie autofagii w komórkach mięśni, mózgu, a także trzustki i wątroby. Naukowcy dowiedli podczas testów wysiłkowych prowadzonych na grupie uczestników, że skuteczne aktywowanie autofagii możliwe jest zarówno na drodze interwałów o wysokiej aktywności, jak i dzięki dłuższemu treningowi o umiarkowanej aktywności. Szybko przedstawię dowody naukowe. Badanie z 2012 roku. W tytule czytamy: ćwiczenia indukują autofagię w tkankach obwodowych oraz w mózgu. W treści odnajdujemy następujące informacje. Co ciekawe, oprócz różnych narządów obwodowych biorących udział w metabolizmie, takich jak mięśnie, wątroba, trzustka i tkanka tłuszczowa, odkryliśmy, że autofagia jest indukowana w mózgu poprzez ostre ćwiczenia fizyczne. Pamiętajmy również, że funkcjonowanie całego organizmu podlega rytmom dobowym i nie inaczej jest w przypadku procesu autofagii. W badaniach na zwierzętach wykazano, że przerwanie snu sprzyjało zmniejszeniu ilości tworzonych autofagosomów. Autofagosomy to nic innego jak worki na śmieci w procesie autofagii, które zbierają składniki komórkowe, a następnie przenoszą je do centrum recyklingu, czyli do lizosomów, aby podzielić je na części, które organizm ponownie wykorzystuje do tworzenia nowych komórek. Dlatego tak ważne jest zadbanie o dobry jakościowo i odpowiednio długi sen. Pamiętajmy, odpowiednie modyfikacje stylu życia to nie jedyna strategia promująca procesy autofagii. Wytypowano bowiem liczną grupę związków aktywnych, których spożywanie może pomóc wzmocnić ten proces. Jednym z nich jest spermidyna, której naturalnymi źródłami są kiełki pszenicy, soja, grzyby shiitake czy też grejpfruty. Związek ten jest także syntetyzowany w organizmie człowieka. Jednak podobnie jak w przypadku wielu innych związków, synteza tej substancji spada wraz z wiekiem. Dlatego naukowcy coraz częściej mówią o konieczności uzupełniania poziomu spermidyny w wieku starszym. Jak sami dowiedli w badaniu naukowym w 2019 roku, osoby, które spożywają więcej tego związku, wyróżniają się mniejszą częstością występowania chorób serca oraz nowotworów, a także dłuższym życiem. Kolejnym związkiem, który usprawni proces samozjadania, jest galusan epigallokatechiny zawarty w zielonej herbacie, ponieważ aktywuje on powstawanie autofagosomów, które zbierają śmieci z komórek. Stosowanie tego związku nasila w szczególności procesy autofagii w wątrobie. Zatem wszystkie osoby obciążone dowolną chorobą wątroby powinny włączyć do swojej diety zieloną herbatę. Pamiętajmy również, że galusan epigallokatechiny występuje także w postaci suplementów diety, co jest idealnym rozwiązaniem dla osób nielubiących popijać zielonej herbaty. W dzisiejszym zestawieniu warto wspomnieć także o kurkumie, czyli kolejnym ważnym modulatorze procesu samozjadania. Kurkumina zawarta w kurkumie nasila proces autofagii w objętej stanem zapalnym chrząstce stawowej, a nawet odwraca niektóre uszkodzenia tej tkanki. Zatem nie obawiajmy się używać tej wspaniałej przyprawy w naszej kuchni, przyrządzając codzienne, smaczne posiłki. Kolejny związek, który wykaże powyższy efekt, to niacyna. Jest to jedna z witamin z grupy B, która również indukuje samozjadanie w komórkach. Niacynę, czyli witaminę B3, można znaleźć w rybach, drożdżach, orzechach, roślinach strączkowych, kolejno w mięsie, a także suplementach diety. Autofagia może być także indukowana poprzez witaminę D, wpływającą na proces powstawania autofagosomów, czyli śmietników pozostałości komórek, oraz ich fuzji z lizosomami, czyli maszynami do recyklingu. Dlatego w ramach profilaktyki schorzeń rozwijających się na podłożu zaburzeń autofagii, mowa tu głównie o chorobach neurodegeneracyjnych, czyli chorobie Alzheimera oraz chorobie Parkinsona, warto zadbać o regularną ekspozycję skóry na słońce. Jeśli nie jest to możliwe, warto suplementować witaminę D. Samozjadanie mogą wesprzeć także grzyby reishi, które stanowią źródło triterpenów i innych związków aktywnych, które mogą wpływać korzystnie na przebieg procesu autofagii.
W badaniu in vitro wykazano skuteczność ekstraktu z grzybów reishi w indukowaniu samozjadania w komórkach raka jelita grubego. Związkiem o tej samej aktywności jest sulforafan, obecny w warzywach krzyżowych, zwłaszcza w brokułach, znany m.in. ze swoich właściwości antynowotworowych. Związek ten, jak dowiedli naukowcy, może stymulować procesy autofagii komórek raka prostaty. Dlatego w diecie nie powinno zabraknąć naturalnych źródeł sulforafanu, chociażby zawartego w brokułach. Kolejną ważną składową wpływającą pozytywnie na procesy samozjadania jest mało znany pierwiastek, czyli LIT. LIT aktywuje procesy autofagii w zakresie układu nerwowego, co wykazano w przebiegu takich schorzeń neuropsychiatrycznych jak choroba Alzheimera, pląsawica Huntingtona, choroba Parkinsona czy też niedokrwienie mózgu. Autofagię można wesprzeć również spożywając resweratrol. Związek ten obficie występuje w skórkach winogron. Ponieważ resweratrol przekracza barierę krew-mózg, określany jest jako obiecujący kandydat leczenia schorzeń neurodegeneracyjnych. Naukowcy dowiedli, że u pacjentów z chorobą Alzheimera resweratrol poprawia funkcje poznawcze i ogranicza postęp choroby. I w końcu ekstrakt ženšenia to kolejny naturalny środek wpływający w pożądany sposób na przebieg procesu samozjadania. Jednym z najaktywniejszych składników tej rośliny jest ginsenozyd, który dzięki możliwości indukowania procesu autofagii może znaleźć potencjalne zastosowanie terapeutyczne w cukrzycy. Dlaczego zatem warto wdrożyć w życie przedstawione strategie aktywowania procesu autofagii? Ponieważ może przełożyć się to na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia wielu schorzeń w przyszłości oraz zachowanie długowieczności. Utrzymanie sprawnego przebiegu procesu autofagii może zredukować ryzyko rozwoju wielu chorób, a w tym chorób nerek, wątroby, jelit, układu sercowo-naczyniowego czy też chorób nowotworowych. Ale co bardzo istotne, korzyści z usprawnienia procesu samozjadania mogą odczuć osoby chorujące na cukrzycę. Diabetycy bowiem są bardziej narażeni na rozwój dysfunkcji naczyniowych, pojawiających się w konsekwencji nasilonych procesów glikacji oraz pojawienia się zmian miażdżycowych. W badaniach na zwierzętach wykazano, że intensywność procesu samozjadania jest ściśle powiązana ze zmniejszeniem mikronaczyniowych powikłań w cukrzycy. Sprawny przebieg samozjadania może przełożyć się nie tylko na mniejsze ryzyko powikłań cukrzycy takich jak uszkodzenie serca, nerek oczu czy też nerwów. Osoby cierpiące na cukrzycę powinny zadbać o aktywowanie procesu autofagii z jeszcze jednego powodu. Naukowcy dowiedli, że wewnątrzwydzielnicza aktywność trzustki jest w dużej mierze regulowana właśnie poprzez autofagię. Zaburzeniu tych procesów może towarzyszyć dysfunkcja komórek beta-trzustki, które produkują insulinę, a tym samym zmniejszenie produkcji tego hormonu. Pamiętajmy również, że zaburzeniu procesu samozjadania może towarzyszyć nasilenie procesów neurodegeneracyjnych. W badaniach in vitro wykazano, że zaburzenia procesów samozjadania mogą skutkować nadmierną kumulacją w mózgu nieprawidłowych białek wykrywanych w chorobie Alzheimera. Nie inaczej jest w przypadku białka alfa-synukleiny kumulującego się w mózgu w przebiegu choroby Parkinsona, czy też nieprawidłowych białek charakterystycznych dla pląsawicy Huntingtona. I w końcu, co bardzo istotne, podtrzymanie optymalnej intensywności procesu samozjadania może przełożyć się na zredukowanie nasilenia procesów nowotworzenia. O zasadności stosowania autofagii jako istotnego elementu profilaktyki chorób nowotworowych najlepiej świadczy fakt, że autofagia może skutecznie usuwać uszkodzone białka czy też kwasy nukleinowe, które potem uszkodzone mogą prowadzić do procesów nowotworzenia. Zatem autofagia jest jednym z bardzo dobrych sposobów na zapobieganie chorobom nowotworowym. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za Państwa uwagę i jak zawsze zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.